Dzień dobry, witam. Zaprezentuję teraz sposób, w jaki zmontować zestaw do samodzielnego montażu dostępny w naszym sklepie internetowym pod symbolem katalogowym BTE445. Co to jest za zestaw? Jest to zestaw z mikrofonem do wykrywania dźwięku, czyli można powiedzieć taki prosty wskaźnik wysterowania, dla którego źródłem jest wkładka mikrofonowa. Zestaw składa się ze wszystkich elementów i płytki jednostronnej solder maską. Solder maska jest w kolorze niebieskim, otwory są powiercone, pocynowane, a od strony górnej mamy opis wszystkich elementów. Co będzie mi potrzebne do montażu oprócz elementów z zestawu? Wykorzystam cynę o średnicy 0,7 mm. Będą potrzebne oczywiście obcinarki, żeby skrócić wyprowadzenia. I co jeszcze? No i ewentualnie płaskoszczypy. Tutaj zestaw składa się z dwóch tranzystorów, pięciu diod, mikrofonu, złącza, trzech rezystorów, dwóch kondensatorów elektrolitycznych. Na początek przystępujemy do montażu oczywiście tradycyjnie elementów o najniższej pozycji. Są trzy elementy typu rezystor. Ich wartości są nadrukowane. Tu R2 to jest 1 megaohm, R1 4,7 kiloohma i 10 kiloohmów. W jaki sposób rozpoznać, która wartość to która jest, bo są to elementy nieopisane. Tutaj oczywiście mamy nadrukowany kod paskowy. Ewentualnie można użyć testera elementów, który wcześniej już kiedyś prezentowałem, jak zmontować, dostępnego w naszym sklepie internetowym pod numerem ELEC066. I tutaj oczywiście, jak większość moich produkcji, audycja zawiera lokowanie produktu. I tutaj sprawdźmy, co to jest za element. Wkładam go. Zamykam podstawkę i uruchamiam test. I to jest rezystor 4,7 kOhma. A więc wkładam go po zagięciu nóżek w miejsce opisane jako R1 4,7 kOhma. Tu niepotrzebnie są symbole elementów opisane R1, bo mogłoby to wprowadzić w błąd, że to jest 14 rezystor 14,7 kOhma. Jaki mamy kolejny rezystor? 10900. Aha, tutaj troszeczkę źle wsadziłem. Jeszcze raz. 980 kOhmów, czyli to jest rezystor 1 megaohm, czyli to jest podpisane jako R2. Polaryzacja dla rezystorów nie ma znaczenia. No i został nam trzeci rezystor. Tutaj już rozpoznaję po kodzie paskowym, że to jest 10 kilo, ale już bądźmy konsekwentni i dokonajmy pomiaru tym miernikiem. Aha, tutaj nóżka mi nie wyszła. Jest 9985 ohmów, czyli 10 kOhmów. Rezystory mamy już wszystkie włożone. Leciutko odginam te wyprowadzenia na boki i mogę przystąpić do montażu. Mam tutaj te rezystory. Lutownicę mam Salomon SL20 ESD, temperatura ustawiona na około 300 stopni Celsjusza i przystępuję do przylutowania wyprowadzeń. Przykładam grot, czekam aż chwilę temperatura przejdzie do nóżki i padu płytki drukowanej i po chwili przykładam cynę. Postępuję tak samo z pozostałymi wyprowadzeniami. Rezystory są przylutowane, a więc mogę odciąć ich wyprowadzenia. Warto utrzymywać porządek na stole i te ścinki na bok odkładać. Jaki następny element przylutujemy? Wydaje mi się, że to będą tranzystory. Tranzystory trzeba zachować odpowiednią polaryzację. Tutaj mamy nadrukowany
obrys obudowy, w jaki sposób należy włożyć. Są to dwa takie same tranzystory 9014, a więc wkładam je w jedyny możliwy sposób, czyli w ten sposób. I to samo robię z drugim rezystorem Q2. Obracam płytkę drukowaną, dociskam do blatu, aby te oba tranzystory były na takim samym poziomie. I przytrzymując tutaj lekko palcem, złapię po jednym wyprowadzeniu w każdym z tranzystorów. Tutaj mogę lekko dokonać korekcji położenia tych tranzystorów. Jest wszystko w porządku, a więc przylutuję te pozostałe wyprowadzenia. Jest już przylutowane, są wyprowadzenia tranzystorów, a więc odcinam wyprowadzenia ich. Wyprowadzenia odcinam tuż nad utworzoną spoiną. Tak, tutaj już mam. Teraz co może być wyższe? Dioda, czy... Diody są minimalnie wyższe od tego małego kondensatora, ale tutaj mamy złącze zasilające opisane jako od 3 do 5 V, a więc wkładam tą listwę gold pin kątową. Przylutujmy ją teraz. Jest przylutowana. Tutaj zauważyłem, że tranzystor jest troszeczkę źle przylutowany. OK, poprawiłem ten lut. I teraz mam dwa kondensatory elektrolityczne. Kondensator elektrolityczny wymaga polaryzacji, odpowiedniej polaryzacji. Dłuższe wyprowadzenie to jest plus, a krótsza nóżka tutaj na obudowie mamy opisane jako minusik. I na płytce drukowanej tak samo mamy nadrukowane zarówno wartość, jak i polaryzacja. Plus tutaj jest opisany. Wartość elementu tego jest tutaj opisana na obudowie, że to jest kondensator 1 mikrofarad. Wkładam go dociskając do płytki drukowanej. I teraz jeszcze tylko przytrzymując tutaj palcem, przylutuję te wyprowadzenia. Jest już przylutowany. Odcinam zatem wyprowadzenia. Co teraz mogę przylutować? Wydaje mi się, że teraz należy przylutować mikrofon, tą wkładkę mikrofonową. Ona już ma przylutowane wyprowadzenia. Tutaj w jedyny możliwy sposób ten mikrofon możemy wsadzić, aby się ten obrys na płytce drukowanej z mikrofonem pokrywał. Mikrofon już jest przylutowany. Odcinam wyprowadzenia. I pozostaje mi teraz jeszcze przylutować diody. W jaki sposób lutujemy te diody? Mamy dłuższą i krótszą końcówkę i dłuższą końcówkę tutaj w tym miejscu lutujemy. Znaczy wkładamy do płytki drukowanej. Tak. W związku z tym, że jest to efekt taki świetlny będzie, warto, aby te diody zostały ładnie mechanicznie zamontowane w jednej linii. A więc w ten sposób to zrobię. Mam włożone te diody już do płytki drukowanej i tak spróbuję troszeczkę je pociągnąć. I skąd wiadomo, że diody są równo w jednej linii? Tutaj te wyprowadzenia też po drugiej stronie powinny być w miarę w jednej linii.
Żeby mieć możliwość ewentualnej korekty, każdą diodę LED przylutuję tylko po jednej nóżce i będę miał większą swobodę przy ewentualnych dokonywaniu zmian w położeniu mechanicznym tego elementu. Tyk. Tutaj tak. Jak widać, troszeczkę diody mi się przemieściły, ale no, ta nawet troszeczkę wypadła, a więc przygrzeję wyprowadzenie i docisnę do płytki drukowanej, zarówno żeby w pionie i poziomie te diody były w jednej linii. Mam przylutowane tutaj po jednym wyprowadzeniu, mogę na przykład teraz do płaskiego bratu docisnąć cały ten pasek diod LED. Mam dociśnięty, a więc przystąpmy do przylutowania tych wyprowadzeń. Diody są już przylutowane. Odcinam wyprowadzenia. I pozostał ostatni element, kondensator elektrolityczny, a więc dłuższe wyprowadzenie to jest plusik. Zgodnie z nadrukowaną oznaczeniem na płytce drukowanej wkładam ten element. Przytrzymuję sobie palcem płytkę drukowaną. Przylutowane jest. Mogę go troszeczkę poprawić. A więc montaż tego naszego urządzenia został zakończony. Tada! Przystąpmy teraz do szybkiego sprawdzenia działania. W tym celu mam przygotowany bardzo prosty układ zasilający, składający się z power banka. Tutaj zróbmy lekki porządek. A więc power bank i tutaj taka płytka drukowana z rozdzieleniem zasilania. Trzeba zachować odpowiednią polaryzację. Mam tutaj czarny przewód masa, czerwony plus zasilania. Jak wiadomo, USB daje 5 V i zasilanie już jest podłączone i sprawdźmy, czy działa. W ten sposób skieruję to do kamery. Halo! Jak widać, gdy głośniej coś mówię, to się zapalają poszczególne segmenty diod LED. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam do skorzystania z naszej oferty na stronie gotronic.pl. Pozdrawiam. Z pośpiechu i z presji niestety pomyliłem się i te trzy diody LED przylutowałem odwrotnie. W tym celu, tak jak w życiu, no, czasami zdarzają się pomyłki, no trzeba to poprawić. A więc muszę odlutować te trzy diody LED, które zostały niewłaściwie przylutowane. Jak to zrobić w miarę prosto? Można w ten sposób to zrobić, że grotem typu stożek rozgrzewam te dwie końcóweczki i ta dioda mi po prostu sama pod wpływem własnego ciężaru odpadnie. Co zrobić? Tutaj mam te końcówki zalane. Jeżeli mamy troszeczkę wprawy i dobry grot, możemy te końcówki zebrać tą cynę czystym grotem, który oczyścimy na gąbce. Ale jeżeli nie mamy takiej wprawy albo chcemy mieć większy komfort pracy, mamy taką tasiemkę do odsysania cyny i w ten sposób robimy. Kładziemy tą plecionkę na padzie, gdzie jest cyna, którą chcemy zebrać i rozgrzewamy ją i ta cyna przejdzie nam na tą plecionkę. Są odlutowane te diody, a więc wkładam je teraz odpowiednio, z odpowiednią polaryzacją.
przytrzymując tutaj tą płytkę, bo już teraz nie mam tych dłuższych wyprowadzeń, palcem przylutuję po jednym z wyprowadzeń. Jest przylutowane. Mogę troszeczkę spróbować wypozycjonować. Jest w miarę mechanicznie w porządku. Lutuję te drugie wyprowadzenia. I montaż został zakończony. Przystąpię teraz do testowania układu. Mam tutaj taki prosty układ zasilający. Powerbank, czyli bateria do zasilania urządzeń USB, to jest 5 V. Czarny przewód to jest minus, jak opisane na płytce drukowanej. Czerwony plus. I urządzenie już mi działa. Spróbuję teraz coś głośniej mówić. I jak widać, gdy podnoszę głos, wtedy zapalają się odpowiednio diody LED. Serdecznie dziękuję za oglądanie mojej produkcji. Zapraszam do skorzystania z oferty firmy Gotronic. Pozdrawiam!